Dzień dobry. Nazywam się Jolanta Okuniewska i mam przyjemność spotkać się z Państwem z okazji trwania programu Czytam sobie z radością. Jestem ambasadorką tego programu, z tym większą radością będę opowiadać o swoich działaniach podjętych z uczniami w procesie nauki czytania. Tematem dzisiejszego spotkania jest y, radość w czytaniu. Ile radości jest w czytaniu, czyli jak odczarować naukę czytania. Z czytaniem stykam się od zawsze, myślę tak jak i wy, zarówno w dzieciństwie, jak i w życiu dorosłym, jak i teraz w pracy. Z książkami stykamy się na co dzień. Ja z projektami czytelniczymi pracuję od wielu, wielu lat i o kilku z nich chciałabym opowiedzieć, być może zainspirować. Pierwszym projektem, który zapadł w moją pamięć i też cieszył się wielką podczas realizacji, wielką przyjemnością. Realizowałam ten projekt z nauczycielkami z wielu miast polskich. To był projekt czytanki dla Hanki. Wymyśliliśmy sobie z uczniami Hankę, dla której czytaliśmy. Czytaliśmy książki ze szkolnej biblioteki, ale również takie książki, które uczniowie przynosili i proponowali do czytania z własnych domów. Projekt cieszył się ogromnym e, entuzjazmem i dzieci z wielką radością do tego e, projektu przystępowały. Trwał cały szkolny rok, więc działań było mnóstwo. Nagrywaliśmy fragmenty czytanych tekstów, którymi dzieliliśmy się z naszymi partnerami z innych szkół w Polsce. Drugi projekt był już projektem odważniejszym. Był to przystanek czytankowo, gdzie e, wśród przyjaciół, koleżanek, nauczycielek wybraliśmy książki, które wysyłaliśmy sobie do szkół i wspólnie z uczniami czytaliśmy. Dla uczniów były to absolutne niespodzianki. Z ogromną niecierpliwością czekały na każdą przesyłkę. Jak pan listonosz przychodził do szkoły i pukał do naszej sali, bo taka była umowa, i przynosił nam przesyłkę, to dzieci. Naprawdę tupały nogami, co jest w środku, jaka książka ich teraz czeka. My mieliśmy przygotowaną jedną książkę, którą przesyłaliśmy, przesłaliśmy do pierwszej szkoły partnerskiej i potem te książki wędrowały w tradycyjną portą, a na końcu wróciły do nas z dopiskami od naszych partnerów, z życzeniami serdecznymi. I to było naprawdę wspaniałe, bo dzieci w ten sposób pokochały czytanie. To byli uczniowie klasy trzeciej. Potem trafiłam na program Czytam sobie pierwsza klasa i z wielką radością sama dołączam do tego programu, bo już brakowało mi naprawdę... Dalszego kontaktu z książkami, ale takiego głębszego kontaktu, do którego mogłam zaprosić swoich uczniów i gdy program się skończył, to naprawdę odczuwałam smutek. Poszukiwałam y, wielu miejsc, skąd mogę czerpać informacje o innych programach czytelniczych i chętnie się do wszystkich programów włączałam. Również wymyślałam swoje akcje szkolne i międzyszkolne. Prowadziłam również webinary na temat czytania, mając nadzieję, że dzięki tym działaniom i opisując swoje działania w zakresie nauki czytania i y, działań, które podejmowałam, żeby uczniowie pokochali czytanie i czytali z radością, że będę w stanie podczas, webina podczas tych webinarów zachęcać nauczycieli do podejmowania takich działań. Przygotowywałam również scenariusze i nigdy przez myśl mi nie przeszło, żeby odmówić pisania jakiegokolwiek scenariusza związanego z lekturami, z książkami dla dzieci. Powiedziałam, że dzieląc się, po prostu mnożę in chęci nauczycieli do pracy z tymi projektami. Moje działania zostały docenione. Tu jest taki bardzo ciepły dla mnie przykład. Plakat z moim zdjęciem zawisł na rynku olsztyńskim. Zostałam wybrana jako przedstawicielka świata edukacji do projektu, który ma podkreślić wartość czytania w naszym regionie. Zostało wybranych 10 osób, takich wpływowych osób, i jestem przeszczęśliwa, że również ja się tam znalazłam. My dzisiaj rozmawiamy o programie, który aktualnie trwa, w których zaangażowanych jest tysiąc nauczycieli. I jeszcze więcej, którzy działania y, robią sobie po cichutku, bo do programu nie, dołącze, nie dołączyli poprzez zgłoszenie i nie zostali wybrani, nie są szczęśliwcami, którzy otrzymali książki, ale wiem, z informacji, że jest ich bardzo, bardzo dużo i sami sobie organizują taką klasową bibliotekę, więc y, tutaj są wszystkie podmioty, z którymi przyszło mi współpracować i dzięki którym ten program ma szansę trwać. Fundacja Powszechnego Czytania, y, ratownicy czytelnictwa którymi jesteśmy wszyscy wszyscy, którzy działają na rzecz czytania Harper Collins i y, Harper Kids oraz Nowa Era a program Czytam sobie z radością Wiąże się oczywiście z ogromną radością, zarówno dorosłych, a przede wszystkim dzieci. Magia czytania to, są, to jest kilka aspektów. Ja sobie wybrałam taki aspekt, ja, grupa, mózg i jeszcze poszukam jakichś bonusów. I w tym pierwszym aspekcie związanym z pojedynczą osobą, ze mną, z uczniem, z osobą dorosłą, z dzieckiem, przede wszystkim wiąże się z ogromną samoświadomością. Czyli dzięki czytaniu. Dzięki tej magii, która się odbywa podczas czytania, bo to jest magia czytania, spotykanie się z książkami, sama magia, która w książkach występuje, ale również magia wszelkich działań, które się toczą wokół czytania, absolutnie niezauważalnych. Dzięki temu uczniowie doskonalą swoją samoświadomość, ćwiczą ją, dostrzegają siebie jako odrębną jednostkę, yy, budują poczucie własnej wartości, która w tych trudnych czasach bardzo często jest zachwiana, yy, rozwijają się emocjonalnie. Tematyka książek jest tak bogata, że my, nauczyciele, my, osoby dorosłe, również rodzice, mamy naprawdę ogromny wachlarz przeróżnych tytułów, które pomoże naszym dzieciom i uczniom w szkole w rozwiązywaniu wszelkich problemów, z jakimi się stykają. To są również książki, które będą działały profilaktycznie. Z wyprzedzeniem również książki o emocjach, o przyjaźniach, o ciekawych wydarzeniach, ale też o trudnych wydarzeniach w życiu naszych rodzin i naszych dzieci. No i budujemy kompetencje SEL, czyli so, takie socjalne, emocjonalne kompetencje, które są potrzebne zarówno dzieciom i rozwijane w dorosłym życiu. Jako grupa w książkach spotykamy przykłady pracy w grupie. Jak należy współpracować, jak te relacje grupowe się odbywają, jak budować prawidłowe relacje w grupie, ale również dzięki temu, że realizujemy y, program czytelniczy czy czytamy dzieciom w klasie, y, uczniowie mają szansę ze sobą współpracować, czyli. Zacieśniają się te grupowe więzy. My, nauczyciele, powinniśmy się starać w takie organizować aktywności, żeby jeszcze tę współpracę między uczniami zacieśniać, pomagać im tę współpracę prawidłowo prowadzić i budować relacje wzajemne przyjaźnie. Jest to dużo współ, współdziałania i w dalszym ciągu rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych. Jeżeli chodzi o mózg, jak się tak głębiej zastanowimy, no to y, samo czytanie, magia czytania ma wpływ ogromny na rozwój poznawczy. To się dzieje mimochodem, ponieważ czytamy dzieciom już od pierwszych miesięcy życia, a czasami nawet w życiu płodowym rodzice czytają jakieś książki, żeby y, dzieci oswoiły się z ich głosem, z dźwiękami. Dzieci bogacą język, słownictwo bierne, słownictwo czynne. Zupełnie przez przypadek okazuje się, że porozumiewają się bogatym słownictwem albo używają takich słów i zwrotów, że się zastanawiamy, o, skąd się to wzięło w ustach naszych uczniów, w, na, w ustach naszych dzieci. To właśnie jest magia czytania. Wzbogacają swoją wiedzę z różnych dziedzin. Nawet jeżeli nie interesują się jakimś, jakimś tematem, ale książkę zaproponuje kolega, koleżanka, nauczyciel, czy kupi jakiś ciekawy tytuł, przyniesie do domu rodzic, y wiedza jest budowana natychmiast i to też jest wiedza budowana mimochodem przy okazji tego, że dziecko się spotyka z magią czytania. Dzięki czytaniu u, mózg uczy się krytycznie myśleć. Wysyłamy mu sygnały, sygnały, żeby potrafił wiązać fakty, żeby potrafił analizować, żeby potrafił się zastanawiać. W tej książce było powiedziane, że delfiny śpią tyle godzin winnej. To się różni, mamy szansę sprawdzić, więc naprawdę jest to bogactwo wiedzy. Ja jestem, pracuję w szkole wiele, wiele lat, ale nadal, kiedy czytam coś uczniom i przynoszę nowy tytuł, jestem też ciekawa tego, co zawiera dana książka, to nadal się bardzo dużo, dużo uczę i to jest też wspaniałe dla, dla mojego mózgu dorosłego już. Uczniowie uczą się też następstw czasowych, przyczynowo-skutkowych naprawdę całe bogactwo w tej magii czytania różnych wartościowych rzeczy, które mają wpływ dla naszego mózgu. A w bonusie, no w bonusie dostajemy jeszcze więcej. To jest poczucie sprawczości, kiedy czytamy o y, książce, na przykład zróbmy sobie sklepik i uczniowie podejmą decyzję, że mogą podjąć jakąś akcję szkolną związaną ze sprzedażą, uczą się tej sprawczości, po, podejmują przeróżne inicjatywy, są zachęcani przez bohaterów książek do tego, żeby się nie bać, żeby działać, działać na korzyść y, y, szkolnej społeczności. Jakiegoś chorego kolegi, żeby więcej rozumieć, być empatycznym. Uczą się przedsiębiorczości, a przede wszystkim w książkach jest dużo modelowania prawidłowych zachowań. Często spotykam się na forach internetowych z takimi pytaniami: Proszę polecić mi książkę, bo moje dziecko na przykład nie chce samo spać, i nagle się pojawiają tytuły książek, które, w ten, które ten problem podejmują, i w ten sposób na przykładzie zachowań bohaterów książki, rodzice mogą modelować zachowania dzieci, omawiając, a czasami przemilcząc, pozostawiając ten czas na przemyślenia dziecku po skończeniu czytania. Więc magia czytania to jest magia, która się roztacza przez całe życie. Ja tą magią zostałam zarażona przez swoją mamę. Cieszę się, że mogę o tej magii opowiadać. Czytanie dla nauczyciela, czym jest, z czym się wiąże. Myślę, że tutaj też rodzice sporo treści znajdą. Przede wszystkim to jest komunikacja, bo jeżeli czytamy, to wyjaśniamy dzieciom trudniejsze słowa albo prosimy o wyjaśnienia tych słów uczniów. Zdarza się, że też rozumieją, więc mogą być tutaj też takimi tutorami dla swoich kolegów. Jest to wspaniała okazja biblioterapii. Książki, które leczą, które pomagają na smutki, które działają profilaktycznie, które wyprzedzają pewne problemy, z którymi uczniowie mogą się spotkać. Jest to też otwarcie na nowe, bo kiedy przynosimy jakiś tytuł, w ten sposób budujemy zainteresowania, albo wyzwalamy chęć szukania, Y, tych informacji jeszcze szerzej. To jest niwelowanie różnic społecznych, bo jeżeli y, uczniowie z niższym kapitałem społecznym trafią do klasy, a my będziemy w klasie czytać systematycznie, będą się mieli szansę spotykać z wartościową literaturą, to mają możliwość podskoczyć w tej drabinie społecznej jeszcze wyżej i te różnice intelektualne, różnice w dostępie do wiedzy szybciutko zasypiemy szybciutko zniknął. Dzięki czytaniu w klasie i kontaktom z książkami różnego typu, nasze zajęcia po prostu są ciekawsze. Realizacja projektu, przypomnę sobie ten program czytelniczy, przystanek czytankowo, uczniowie czekali wręcz na codziennie, dopytywali się, kiedy pojawi się nowa książka, o czym będzie. Te zajęcia były naprawdę ciekawe, dla mnie również. A ja też nie lubię nudy, też lubię się bawić, też lubię czytać z radością. Czytanie to również dla nauczyciela może być wyciszająca przerwa. Przerwa w trakcie jakichś aktywnych działań, kiedy w klasie jest już szum i hałas i czujemy, że za moment y, po prostu będzie w klasie już totalny chaos. Tak też się zdarza, oczywiście, więc y, kiedy zapraszam dzieci na dywan, otwieram książkę, nagle robi się cisza i dzieci się uspokajają, wyciszają. Wystarczy 5 minut takiego czytania. I możemy przejść do kolejnej aktywności. No i czytanie to jest też podążanie za zainteresowaniami. Jeżeli widzę ucznia, który ma jakieś trudności, jest mu trudno się zaadaptować, ma jakiś kłopot, ale wiem jakie ma zainteresowania, to szukam takich książek, żeby jego szybko kupić, żeby był ze mną, żeby wiedział, że jest dla mnie ważny, żeby wiedział, że jego zainteresowania również mnie pochłonęły i dzięki temu szybciej mogę do niego trafić w tych sytuacjach, z którymi się spotykam w sytuacjach trudnych. Dla mnie czytanie przede wszystkim to są relacje i wcześniej sobie nie uświadamiałam tego do momentu, kiedy przyszła pandemia. Bardzo się cieszę, że mogę o tym jeszcze raz opowiedzieć. I z moimi pierwszoklasistami spotkałam się dosłownie przez dwa tygodnie, a potem nagle trafiliśmy do domów w zamknięcie. I nie miałam z nimi kontaktu. Wiedziałam, że kiedyś wrócimy do szkoły, ale w jaki sposób ja mogę te relacje zbudować, w jaki sposób ten czas nadrobić stracony, jak się spotkamy za, nie wiem, nie wiadomo, było dwa miesiące, trzy, cztery miesiące, pięć, okazało się, że to było znacznie dłużej, w jaki sposób ja będę z nimi pracować? Przecież ja muszę ich uczyć, ale przede wszystkim muszę mieć zbudowane takie relacje, żeby te dzieci chciały się uczyć, żeby wierzyły w to, co im proponuję, że to jest potrzebne, że to jest dobre. Wymyśliłam sobie, za zgodą rodziców oczywiście, że będę z nimi spotykać się online wieczorami o 19.30 na pół godziny i będę czytać im książki, które sama wybiorę, które sobie wcześniej kupiłam, wypożyczyłam z biblioteki albo które miałam na półce. I słuchajcie przez... Kilka miesięcy spotykałam się z moimi uczniami na pół godziny. Ale to nie byli tylko uczniowie. To było ich rodzeństwo, to byli rodzice. Zdarzało się też, że dziadkowie przysłuchiwali się temu czytaniu. Przeczytałam im masę książek. Oni naprawdę czekali na te spotkania wieczorne. Nie był to komplet oczywiście uczniów, ale bardzo, bardzo duża grupa. Zdążyliśmy się dobrze poznać. Ja poznałam ich rodziny. To były bardzo miłe spotkania. Dzieci czekały na początku, oczywiście, chwila rozmowy, jaki minął dzień. Potem prosiłam o wyłączenie kamer, wyłączałam również swoją kamerę i czytałam. Potem się okazało, słuchajcie, że te spotkania najbardziej potrzebne były mi. Mi były potrzebne, żebym miała świadomość, że robię coś dobrego, że coś dobrego tym dzieciom daję, że ta magia czytania będzie działać i zadziałała. Bo kiedy się spotkaliśmy po okresie zamknięcia, tak się doskonale znaliśmy, że umknął mi ten proces budowania relacji absolutnie niezauważany. Mogłam od razu przystąpić do działań takich, na które pozwalało mi spotkanie na żywo. Stąd wiem, że czytanie to nie tylko zasób słownictwa i język. To są też relacje, które budujemy z naszymi uczniami. Tym bardziej się cieszę, że mogę o tym jeszcze raz opowiedzieć i, i udowodnić, że czytanie to magia. Miłość do książek. Yy Skąd się bierze? Najczęściej bierze się z domu, z modelowania. My w szkole możemy w dalszym ciągu modelować te zachowania i zachęcać dzieci do czytania, pokazywać im, że świat książek jest piękny. Ale znalazłam sobie w internecie taki fragment, chciałam tylko pokazać, że dzieci, którym czytano pięć książeczek dziennie w wieku pięciu lat, mają za sobą kontakt z zasobem słów większym o 1,4 miliona w porównaniu z dziećmi, którym nie czytano wcale. Czyli nie tylko dzieci powinny czytać, bo my rozmawiamy tutaj o uczniach w wieku szkolnym, ale dzieciom trzeba czytać. I jeżeli czytano pięć książeczek dziennie, no wiadomo, że małym dzieciom, no to większość opowiadamy, pokazujemy ilustracje, ale w ten sposób też budują słownictwo. Jaki łatwy potem mają start w życie, jaki mają łatwy start w szkołę. Miłość do książek to też takie moje poszukiwania. Od urodzenia czytamy dzieciom książeczki, od, tylko w momencie, kiedy się dziecko w domu pojawia, to już są książeczki kontrastowe, w prezentach otrzymywane, książeczki w, do wyszukiwania różnych elementów. To jest do piątego roku życia, dzięki książeczkom rozwijają się narządy mowy. Dzieci uczą się melodii języka, co jest bardzo ważne. Poznają litery, bo się już interesują literkami. Mają świadomość druku, że są podpisy, może się pojawić pierwsze czytanie globalne, nawet są dzieci, które w wieku pięciu lat opanowują już czytanie, są tak zainteresowane tym czytaniem, podejmują pierwsze próby pisania, takie koślawe literki się pojawiają, czasami już imiona. O między piątym a siódmym rokiem życia, kiedy ta świadomość druku i mm, tego, że książka niesie ze sobą wielką przyjemność i radość, jest już na wyższym poziomie. Dzieci w dalszym ciągu tren rozwijają słownictwo, rozwijają wymowę, powtarzają pewne zwroty, doskonalą swoje czytanie globalne, zwłaszcza takie książeczki obrazkowo-wyrazowe. Dostrzegają powiązania w tekście, czyli coraz bardziej tekst rozumieją. Po, oczywiście rozszerzają słów, swój słownik i w dalszym ciągu podejmują próby pisania. W naszym programie y, uczestniczą uczniowie y, siedmioletni, to jest ten etap, kiedy to czytanie. Y, bardzo często dopiero się kształtuje, jest na opanowanie takiego płynnego czytania. Trzy lata w edukacji wczesnoszkolnej, ale dzięki temu, że my w klasie pierwszej już zachęcamy dzieci w taki radosny sposób do y, czytania i pokazujemy, jak czytanie jest piękne, y, no to mamy szansę wyćwiczyć to czytanie płynne. Oczywiście, jeżeli dzieci y, mają jakieś deficyty i trudności, to w tym momencie też jest dosyć łatwo to wyłapać i y, skierować rodziców w odpowiednie miejsca, do odpowiednich planów żeby tę pomoc potem uzyskać i my też, żebyśmy wiedzieli, jakiej pomocy ci uczniowie oczekują dzieci rozwijają swoje pisanie, ale pojawia się takie czytanie intencyjne, czyli już z jakimś pomysłem, czegoś chce się dowiedzieć, przygotować jakieś wiadomości. Muszę wiedzieć, gdzie sięgnąć, najczęściej do biblioteki albo do zbiorów, które mam na półce. No i tutaj się pojawia też już takie czytanie związane z zainteresowaniami. Już się dzieci interesują a to wozami bojowymi, a to I wojną światową, a to II wojną światową, a to dinozaurami, a ktoś przyrodą, ktoś o zwierzętach. Tutaj już takie książeczki mamy szansę dopasować z, zgodnie z zainteresowaniami naszych uczniów. No i później między 9 a 12 rokiem życia wiadomo, że pojawia się coraz więcej tekstów trudniejszych, to czytanie ze zrozumieniem jest już bardziej pogłębione, trenujemy krytyczne myślenie, jest bardziej pogłębiona analiza tekstu, uczniowie potrafią się dłużej skupić już na samodzielnym czytaniu. No i pierwsze umiejętności redakcyjne, kiedy uczniowie redagują na podstawie... Y, czytanych przez nas tekstów, samodzielnie czytanych lektur, y, jakieś samodzielnie pisane teksty redagują, opis, opowiadanie, y, prowadzą dialogi, już taka trudniejsza troszeczkę, y, y, trudniejsze troszeczkę procesy w oparciu o lektury. No i już później y, starsi uczniowie, to już jest takie głębsze rozumienie tekstu, myślenie analityczne, samodzielne poszukiwania lektur, które y, będą bogacić ich y, zainteresowania, y, rozbudzać inne zainteresowania, przygotowanie do zajęć. No i twórczość na podstawie y, książek, czyli na podstawie wierszy, na podstawie y, pierwsze próby pisania, y, poezji się pojawiają, y, to nawet już w wieku y, 7-8 lat uczniowie rymują i w szkole też się to zdarza, w klasach młodszych mamy takie doświadczenia, ale to już y, y, uczniowie starsi bardziej, w taki bardziej świadomy sposób korzystają y, z tej magii czytania, którą zapoczątkowaliśmy od y, pierwszych chwil życia. No i czym znamy, czym skorupka za modu y, nasiągnie? Nam, nauczycielom, zależy najbardziej na tym, i w tym programie też jest taki zamysł, żeby wychować czytelników, żeby wychować przyszłych czytelników, którzy będą sięgać po książki nie dlatego, że trwa program, tylko dlatego, że wiedzą, że ta książka przynosi dużo dobrego, że y, spełnia y, rolę terapeuty, że pomaga rozładować stres, że jest radością, że y, jest traktowana jako chwila radości i chwila. Takiego nawet święta czasami. To są piękne zdjęcia, kiedy dzieci w różnych sytuacjach sięgają samodzielnie po książki. Choćby to było na początku oglądanie i kartkowanie tylko, i, i patrzenie na obrazki, i opowiadanie o tych obrazkach, poznawanie słów, to są to pierwsze momenty, które na pewno kiedyś zaowocują, i y, uczniowie chętniej jeszcze będą i starsze dzieci chętnie będą sięgać po książki. Oczywiście książki muszą być w dostępie bliskim dziecka, czyli pod ręką, nie, żeby dziecko nie sięgało gdzieś, nie wiadomo gdzie są. W tej chwili różne fajne kosze, biblioteczki takie, które mogą stać na, stać na podłodze i warto te książki od czasu do, do czasu wymieniać, żeby też yy, wiązań, zaglądanie do tych koszy, żeby też się wiązało z zaciekawieniem, z taką radością. Czytające dorośli to jest w dalszym ciągu modelowanie. Oczywiście na początku czytamy dzieciom, czytamy wnukom, czytamy, czytaliśmy własnym dzieciom, czytamy potem wnukom, czytamy w klasie. My, nauczyciele, kiedy uczniowie siedzą przy nas, najfajniejsze czytanie, kiedy siedzą blisko, bo mogę pokazać za moment obrazek, mogę przerwać czytanie, mogę zapytać o coś, może dziecko ma jakieś pytanie. Nie więzimy dzieci w ławkach. Powinni siedzieć na dywanie, wszyscy uczniowie blisko nas, dzieci powinny móc tę książkę dotknąć, przypomnieć, na której stronie skończyliśmy czytać. Powin... Dzieci powinny zaproponować, mieć możliwość zaproponować tytuł. Możemy czytać dwie czy trzy książki w ciągu tygodnia i pytać, którą dzisiaj czytamy. Zdarza się tak, że uprą się na tę jedną książkę, skończymy jedną, czytamy następną. Bywa i tak, że przynoszą swoje książki i nie mamy tyle czasu, żeby czytać wszystkie, ale warto znaleźć ten moment, żeby przynajmniej przeczytać początek przyniesionej książki, żeby zachęcić dzieci, żeby poszły do biblioteki i tę książkę wypożyczyły. Działania szkolne, żeby wychować czytelników, takich odpowiedzialnych ludzi, którzy kiedyś po książki będą sięgać z własnej nieprzymuszonej woli, to są bardzo proste działania. Przede wszystkim należy stwarzać okazję, żeby dzieci miały kontakt z książką czyli biblioteczki powinny być blisko, książki powinny być na wyciągnięcie ręki. Do biblioteki powinniśmy zapisać dzieci od razu w pierwszej klasie, nie czekać na pasowanie w listopadzie, aż poznają kilka liter, ponieważ dzieci litery znają z zerówki, już podejmują próby czytania i my powinniśmy o to dbać, wykorzystywać sytuacje życiowe, jak najczęściej korzystać z tego e, dobrodziejstwa, jak dzieci przyniosą książki, żeby pokazać, o, piękna książka, żeby pokazać, że jesteśmy żywo zainteresowani e, tym tytułem, żeby opowiadać im o swoich przeżyciach czytelniczych, o tym, co teraz czytamy, żeby przynosić książki do klasy. Słuchajcie, kupiłam taką książkę, tak mi się podobała, wiedziałam, że będziecie nią zachwyceni. Trzeba pozwolić na podstawie książek, które czytamy, tworzyć przez dzieci różne treści. Mogą to być obrazki, nie tylko ilustracje do wydarzeń, ilustracje do emocji bohatera, tworzenie labbooków, wspólnych dzieł. Może, mogą pracować w grupach, gdzie będą przygotowywać na przykład y, jakiś, y, jakiś wspólny pamiętnik czytania. Nie musi to być tylko praca indywidualna. Jeżeli ktoś woli rysować, niech rysuje. Jeżeli ktoś woli pisać, niech pisze. Jeżeli ktoś powie, że nie chce dzisiaj pisać, wolałbym coś narysować, czy może być komiks, pójdźmy za tym, żeby to czytanie i te przeżycia były tylko pozytywne. Korzystajmy z różnych narzędzi, z różnych źródeł. Nie bójmy się sięgać w internecie po różne pomysły. Myszkujmy w tym internecie, tam jest całe bogactwo świetnych pomysłów, ale pamiętajmy, żeby dostosowywać to, co znajdziemy do możliwości naszych uczniów, do ich potrzeb, do ich zainteresowań i do tego, czego my potrzebujemy aktualnie w naszej pracy. No, pozwalajmy na podejmowanie inicjatyw przez dzieci. Jeżeli pracujemy z jakąś lekturą i dzieci wpadną na pomysł, że możemy zrobić jakąś akcję, to postarajmy się pomóc im w tym, żeby to był ich pomysł, nie wyręczajmy ich, ale raczej starajmy się korzystać z tych zasobów, bo w ten sposób też uczymy dzieci sprawczości. Dzięki temu mają świadomość, zdobywają wiedzę, że mają na coś wpływ. A o dorosłych, którzy mają wpływ i chcą podejmować różne działania, nam przecież chodzi. W ten sposób budujemy naszą lepszą przyszłość. Mamy opierać y, wszelkie działania na emocjach, nie tylko związane z książkami. Mamy pracować w klasie w taki sposób, żeby ucznia, uczniowie byli zadowoleni, żeby nam było przyjemnie, żebyśmy mieli świadomość, że na koniec dnia, jak zapytamy, jak Wam minął dzisiejszy dzień, żeby dzieci powiedziały: Fajnie, ale za szybko, proszę Pani, za szybko, to już koniec zajęć. Dopiero przyszliśmy do klasy. Dzięki tym pozytywnym emocjom właśnie tak będzie. Organizujmy różne konkursy czytelnicze, plastyczne, konkursy na, nie wiem, na naj, naj, najfajniejszą ilustrację. Niekoniecznie kto ile książek przeczytał, nie róbmy takich rankingów, unikajmy tego. Mogą to być konkursy na najpiękniej opowiedzianą historię z książki, coś co zachęci uczniów do tego, żeby w tych książkach poszperać, pogrzebać, żeby się y, też rozwijać, rozwijać język, odwagę, sztukę prezentacji. Y, nagradzajmy oczywiście najlepszych, ale róbmy to wspólnie, omawiajmy, co się udało, co się nie udało, jak jeszcze musimy popracować, w jaki sposób, nad czym, żeby nasze działania były po prostu lepsze. No i nie zapominajmy o rodzicach. Rodzice są obok nas. Im też zależy na tym, żeby dzieci czytały, żeby chętnie sięgały po książkę. Mogą nam pomóc przygotowywać akcje czytelnicze, mogą nam pomagać y, organizować klasową biblioteczkę. Nie zdarzyło mi się nigdy, żeby mi odmówili y, jakiejkolwiek pomocy, kiedy chciałam biblioteczkę organizować. Mogą przejrzeć swój własny księgozbiór i oddać część, część książek do biblioteki lub do naszej klasowej biblioteczki lub podzielić się z innymi rodzicami y, y, książkami których już nie czytają. Naprawdę, zapraszajmy rodziców też do wspólnego czytania. Była taka sytuacja u mnie w szkole, że brakowało nam jakiejś lektury dla trzeciej klasy w szkolnej bibliotece. Rodzice kupili te książki do czytania, kiedy z lekturą się spotkaliśmy i nieśmiało zapytałam, czy nie mogliby, jeżeli nie mają młodszego rodzeństwa. bo Jeżeli mają młodsze rodzeństwo moi uczniowie, no to książka powinna zostać w domu i poczekać na to młodsze rodzeństwo, ale jeżeli. Nie ma w domu młodszych dzieci, czy mieliby coś przeciwko temu, żeby te książki, które są lekturami, oddać do szkolnej biblioteki, żeby za rok inni uczniowie mogli sięgnąć. Okazuje się, że nie było z tym problemu, a jedna mama dokupiła jeszcze pięć tytułów tej samej książki, i nasza biblioteka dzięki temu też się zbogaciła dosyć pokaźnie o spore zasoby lektur dla uczniów klas trzecich. Więc nie bójmy się korzystać z pomocy rodziców, wręcz zachęcajmy ich do takich działań. Przede wszystkim, żeby nie zniechęcić do czytania, bo my mówimy tutaj, że to jest, że czytanie to magia, że to jest piękne i tak dalej, ale bardzo łatwo jest zniechęcić do, dzieci do czytania po prostu przerabiając lektury. Też na forach internetowych nauczyciele piszą, jak przerabiacie taką i taką lekturę. Lektury się omawia, z lekturami się spotyka, z lekturami się świętuje. Nie przerabia się lektur. Fajnie, żebyście zapamię zapamiętali to i zapomnieli słowo przerabiam. Lektur się nie przerabia, z lekturami się świętuje. Od tego dzisiejszego spotkania może tak y, o lekturach będziemy myśleć. Y, nie robimy sprawdzianów z lektur. Możemy na koniec omawiania lektur zrobić wspólny quiz, ale na pewno nie na początku. W ten sposób tylko odczytania będziemy odstraszać. Inspiruj innych, opowiadaj o swoich działaniach, tak jak ja dzisiaj. Opowiadam i inspiruję Was, starajcie się również w swoich szkołach, w swoich środowiskach lokalnych takimi działaniami zajmować, bo to tylko pomnaża dobre praktyki. Co możemy zrobić w klasie? No, w klasie przede wszystkim musi być jakaś stałość, rytm i, i opracowane rytuały, ale nie tylko związane z czytaniem, bo mamy jakiś krąg na początku tygodnia, spotykamy się na dywanie, opowiadamy sobie jak na minął no weekend, co miłego nam się spotkało, mamy taki rytm, że na koniec dnia się spotykamy na dywanie. Dzieci muszą wiedzieć, co je danego dnia będzie czekać, a zorganizowanie w klasie takiej klasowej biblioteczki to jest naprawdę... Bardzo prosta sprawa. Książki, które mamy właśnie w projekcie i które są w waszych wspaniałych klasowych biblioteczkach, bo miałam okazję już też widzieć sporo zdjęć, powinny być na wyciągnięcie ręki i tak rzeczywiście się dzieje, żeby uczniowie mogli w każdej chwili do tych książek sięgać, wypożyczać w czasie wolnej, wolnym podczas zajęć też z tych książek korzystać, czytać. Są króciutkie niektóre tytuły, więc będzie to łatwe, ale zobaczcie na tym jednym zdjęciu jest taki całkiem spory bałagan na półce, czyli tam się rzeczywiście życie czytelnicze odbywa. Na koniec dnia. Zawsze proszę jakiegoś ucznia, żeby tam troszeczkę uporządkował pani sprzątaczka, żeby miała mniej pracy, bo w ciągu dnia uczniowie z, tych, z tej naszej klasowej biblioteczki bardzo chętnie korzystają. Wszystkie książki, które są właśnie te w chaosie, które tam się pojawiły, to są książki podarowane przez rodziców i przyniesione przez uczniów. Zrobiliśmy taką akcję kiedyś dawno, dawno temu, żeby każdy uczeń przyniósł książkę do klasowej biblioteczki, którą chciałby zaproponować do czytania przez kolegów kolegom i koleżankom. Rodzice też o to zadbali. Część książek to były książki już używane, część pojawiło się nowych i naprawdę cieszą się ogromną, um, ogromnym zainteresowaniem. Tych książek przybywa, książeczki łatwiejsze chowam. No, my pracownie dzielimy, um, czyli na przykład klasa druga z klasą trzecią, więc bardzo często do tych książeczek dochodzą nowe tytuły. Niektóre chowamy do szuflad, żeby za jakiś czas wyjąć. Mam taki całkiem pokaźny um, księgozbiór różnych książek, a książki, które. Znacie z programu, zobaczcie, jaką bogatą biblioteczkę mamy w klasie, w, w takich pudełkach, które są na wyciągnięcie ręki, stoją na, przy tablicy, uczniowie w każdej chwili mogą wypożyczyć, ale co ważne, i z czym się chciałam podzielić, i też z wielką radością, zabierają te książki do domu. Nie zapisuję, kto jaką książkę zabrał, przynoszą za kilka dni. Pamiętają o dziwo o tym, odkładają na miejsce, albo niektórych tytułów mamy na przykład po jednej, tylko po jednym egzemplarzu, albo po dwa, więc jest kolejka do tych książeczek. Bardzo mnie to cieszy i, i jestem niezwykle szczęśliwa, że w taki sposób udaje mi się pracować, i mimochodem, mimochodem kształtuję postawy czytelnicze i przyszłych czytelników, i wierzę w to, że będą czytać sporo, tak jak teraz czytają i będą potrafili znaleźć czas na czytanie. Moi uczniowie mają takie rytuały, to jest bardzo stare zdjęcie. Patrzyłam sobie, przygotowałam prezentację 2020 rok, zobaczcie, 4 lata temu na wejściu do klasy na ekranie wyświetlałam taki slajd. Dzisiaj z książką spotkanie będzie czytanie i rysowanie, bo tego dnia zaplanowałam sobie akurat dłuższą taką działalność czytelniczą, dłuższą akcję związaną z czytaniem. Uczniowie na ten czas mieli przynieść ulubione przez siebie książki, które będą czytać, Mogą być w trakcie czytania, żeby też zachęcić kolegów, koleżanki do wypożyczenia takich książek, albo do zakupienia albo do pożyczenia od kolegi i od koleżanki. W mojej klasie jest przeciągnięty cienki sznurek, i na tym sznurku takie woale, firanki, zasłonki, które przyniosłam z domu po prostu, i na czas tego czytania robimy sobie taką jaskinię czytania. Na początku myślałam, że no, zrobię coś takiego tutaj uczniowie trzeciej klasy, więc to nie będzie jakieś, wiecie, super zabawne i atrakcyjne. Okazuje się, że wszyscy do tej jaskini równo, ciasno usiedli. Musiałam troszeczkę rozsunąć te zasłonki. Przyczepiam je do klamek od szafek szpilkami, gdzieś tam z tyłu rozciągam i każde dziecko chce w tej jaskini siedzieć i czytać. I tak naprawdę nie kosztowała ta zmiana aranżacji przestrzeni. Nie ma żadnych pół, nie ma żadnych podów do czytania. Uczniowie siedzą te 10-15 minut, ile chcą, ile mają przyjemności taki, taki, tego obcowania z książkami. W tej jaskini czytania siedzą. Od czasu do czasu zasłonki wędrują do prania i się pojawiają. I jak pierwszoklasiści przychodzą, mówią: A po co to pani? Ja mówię, A zobaczysz, co się będzie działo za jakiś czas. I kiedy wchodzą do klasy jednego dnia i widzą takie rozciągnięte zasłonki, to zupełnie inny klimat jest w klasie. Zupełnie inny, a kiedy pracujemy na drugą zmianę i za oknem jest już dosyć szaro, to jeszcze ciekawiej to wygląda. Także zachęcam do aranżacji takiego, takiej jaskini czytania, jaką mam w klasie. Tutaj widać z drugiej strony, jak wygląda ta jaskinia. Zobaczcie, duzi uczniowie bardzo chętnie siedzą w tej jaskini, która została zbudowana po prostu z tkanin. Nic jakiegoś wyszukanego. To wrócę jeszcze do tego przerabiania lektur, o którym wcześniej mówiłam. Z boku jest takie zdjęcie, gdzie dzieci ilustrowały wybrane wydarzenia i zrobiliśmy na dywanie taką ścieżkę opowieści, żeby ułatwić dzieciom opowiadanie przygód bohaterów. Po prostu wędrują po tych, po tych obrazkach, po napisach, które do tych obrazków stworzyliśmy. Jest to bardzo wyciszające ćwiczenie, ale też kształcące, ponieważ inni uczniowie mają szansę przysłuchiwać się. Ja tam czasami podsuwam jakieś słownictwo. Zawsze pierwsza ja wędruję po tych obrazkach, po tych napisach, opowiadam przygody i potem uczniowie jakby po moim śladzie wymyślają swoje, mogą zmieniać. Bardzo chętnie to robią i zachęcam do takiej zabawy, bo też nie wymaga jakichś specjalnych materiałów. No i studio czytania, z którym od pierwszej klasy pracuję. Wystarczy, że uczniowie Zrobią takie muszelki na uszach z dłoni. I półgłosem czytają tekst, czy z elementarza, czy z dowolnej książki, to słyszą siebie, a nie słyszą, nie słyszą innych. I polecam bardzo, bo dzieci bardzo lubią zabawę w studio czytania. Często robię tak, że uwaga, za 10 minut proszę się przygotować, bo za 10 minut będziemy otwierać. Otwieram studio czytania po prostu. No i tam kończymy jakieś zadania, i dzieci przygotowują swoją książkę, dosuwają się do ławki. ławki u mnie stoją w takich wyspach, po cztery osoby, i nie przeszkadzają sobie, bo jak się założy takie słuchawki, z rąk na uszy, nie słychać kolegi i koleżanki, czyta się półgłosem, ale słychać siebie, więc to też jest, jest fajne. Polecam bardzo taką zabawę z książkami. Co jeszcze w klasie można robić, żeby uczniowie się nawzajem inspirowali? No, można przygotować raport z czytania, kiedy uczniowie wybierają sobie jakąś dowolną książkę, swoją własną czy z naszej szkolnej, klasowej biblioteki. Mogą czytać w domu, mogą czytać w klasie. Ten raport czytania czytelnika był przygotowany w domu. I kiedy uczniowie z tymi raportami pojawili się po jakimś czasie umówionym w klasie, robiliśmy dużą wystawę. W związku z tym, że były podpisane te raporty z czytania, to uczniowie, którzy wędrowali od raportu do raportu, zapoznawali się z książkami, to mogli do autora takiego raportu się udać i zapytać: Słuchaj, a masz tę książkę do czytania, chciałbym ją wypożyczyć, a fajna widzę, że fajnie opisałeś, czyli już nie ja polecałam. Druga, taka, drugi mój taki pomysł, kolejny mój pomysł, to jest taka karta mola książkowego, gdzie uczeń tylko pisze tytuł, który przeczytał, i autora. I wystarczy, że taką, taki, taką karteczkę przypinamy w jednym miejscu w klasie. W pierwszej klasie sobie dzieci już spokojnie z tym poradzą. Przypinamy gdzieś na tablicy, gdzie jest ogólnie tablica dostępna. Ja też polecam, żeby takie karteczki moli książkowych były wywieszane gdzieś na korytarzu, żeby inspirować też uczniów z innych klas, nie tylko uczniów z naszej klasy, czy przy szkolnej bibliotece, bardzo proste do zrobienia. I, i kiedyś jeszcze robiliśmy, Taką zabawę to do projektu czytelniczego, czytanki dla hanki, łańcuch czytelniczy, gdzie uczniowie pisali na paskach, takich długich paskach przygotowanych, już pociętych, w jednym miejscu w klasie były te paski wyeksponowane i uczniowie podobnie jak tutaj w tej, na tej karce mola książkowego zapisywali tytuł przeczytanej książki oraz autora i każdą, każdy taki pasek sklejali jako ogniwo łańcucha i też można było sobie poczytać w tym łańcuchu. Kto jaką książkę przeczytał i y, akurat mieliśmy szansę potem na koniec roku policzyć w ogóle, ile książek przeczytaliśmy y, w naszej policzyć, jak ile było ogniw łańcucha, i, i jeszcze tam w tym na tej karteczce pamiętam była ilość stron w książce, więc dzieci liczyły taką matematykę, miały niesamowitą, że oprócz tego, że czytały, to jeszcze na innych edukacjach też wykorzystywaliśmy te wiedzę. No, z czytaniem to już wcześniej mówiłam. Oprócz tego, że to jest radość, że to jest magia, to jeszcze jest świętowanie. Tu widać pudełko na środku, już jaskinia gotowa. Dostaliśmy świeżą przesyłkę książek. Przełożyłam do pudełka z paczki. W pudełko tam w środku wymościłam jakimś listem, jeszcze do dzieci, i włożyłam książki. No i rozmawialiśmy na ten temat, skąd się u nas te książki pojawiły, z jakiej okazji, co będziemy z tymi książkami robić. To może być nawet, słuchajcie, pudełko, a w pudełku po prostu lektury z biblioteki, które przyniesiecie. I to też będzie święto. Tylko trzeba odpowiednio zaaranżować, odpowiednio pokazać, odpowiednio y, stworzyć odpowiednią atmosferę, żeby to była rzeczywiście święto, żeby dzieci czuły, że to jest święto, żeby to były pozytywne emocje, żeby z tym się wiązała. Też radość, że za chwilę będzie coś niesamowitego. Myślę, że wystarczą też tutaj te zasłonki rozciągnięte. Zobaczcie, jak to prosto wygląda, a jednak, a jednak inaczej już jest w klasie. E, współpracujcie. Tutaj to jest dla mnie szczególnie. Wzruszające zdjęcia, aż mam gęsią skórkę, jak na to zdjęcie patrzę, ponieważ e, przyszła przeczytać książkę moim pierwszoklasistom, moja uczennica, którą kiedyś uczyłam w klasie pierwszej, Natalia, teraz zdała do ósmej klasy i zapraszam od czasu do czasu swoich absolwentów, żeby czytali książki moim młodszym, swoim młodszym kolegom, moim e, aktualnym uczniom. Natalka jest też bohaterką podręcznika, który, który współtworzyłam, więc tym bardziej miło mi było ją gościć, że się zgodziła, znalazła czas po lekcjach, żeby do nas przyjść i to było wspaniałe spotkanie. Oprócz tego, że Natalia czyta, oczywiście zapraszamy też do czytania rodziców. Rodzice bardzo chętnie się zgadzają na takie spotkania, jeżeli im czas oczywiście pozwoli. Nie muszą to być wszyscy rodzice. Mamy trzy lata na pracę z uczniami, więc tych okazji będzie na pewno więcej. Wiem, że w przedszkolach takie akcje się odbywają, więc podejrzewam, że w szkole również z radością rodzice przyszliby i przeczytali książkę, którą im zaproponujemy do czytania. Co jeszcze w szkole można zrobić? W szkole takie kąciki książek niepotrzebnych warto zorganizować, żeby móc się tymi książkami dzielić, żeby móc te książki dalej w świat wysyłać. Książki, które są już nam niepotrzebne, książki dla dzieci, książki dla dorosłych. Stawiamy te książki na jakiejś półce w jednym miejscu w szkole. My mamy taką półkę. Przeczytaj i podaj dalej. To nie jest przez nas wymyślone, bo w internecie na pewno takich inspiracji znajdziecie bardzo dużo, a w szkolnej bibliotece od czasu do czasu z okazji konkursów, jakiś przygód, pojawiają się takie um, aranżacje, zbudowany jest namiot, ktoś nam podarował ten namiot, został wykorzystany do um, konkursów pięknego czytania i do konkursów. I w ogóle jak dzieci przychodzą do biblioteki, to chętnie siadają w tym namiocie, więc tym bardziej um, cieszę się, że się mogę podzielić tym zdjęciem, bo to jest łatwe do zrobienia, nawet w klasie można na szybko taki namiocik rozstawić um, i ciekawe zajęcia przeprowadzić. Nie musi to być jaskinia zasłonek, może być taka jaskinia czytelnicza. Co można w, par w partnerstwie z rodzicami zrobić? Zastanawiałam się nad tym, słuchajcie, dosyć długo, bo rodziców wykorzystywam najczęściej właśnie do y, gospodarowania pieniędzmi, żeby nagrody książkowe kupić, które sugerowałam, albo rodzice sugerowali, na, bo znali zainteresowania własnych dzieci, y, bo, y, robi nam tą klasową biblioteczkę, wzbogacali księgozbiór, czy do szkolnej biblioteki. Ale mm, rozmyślając o tym, jak, w jaki sposób jeszcze można rodziców zaangażować, myślę, że, myślę, że świetnie. Sposobem będzie przygotowywanie kiermaszy książek w szkole. Takich kiermaszy, gdzie rodzice mogą się e, fizycznie wymienić książkami, nie tylko w takiej półce przeczytaj mi podaj dalej, ale kiedy na przykład jest zebranie z rodzicami i w szkole rodziców jest e, całe gremium, e, gdzieś przygotować takie miejsce na kiermasz, gdzie rodzice mogą w takim kiermaszu wziąć udział i wymienić się książkami e, czy sprzedać książki. Mogą e, tworzyć również grupy wsparcia. Dla siebie podpowiadać sobie jakieś ciekawe tytuły. Fajnie by było, żeby w szkole powstał klub dyskusyjny. Może mamy jakiegoś rodzica bardzo aktywnego, który będzie chciał w takim klubie dyskusyjnym się udzielać i pewnie w szkolnej bibliotece na to miejsce byłoby. No, z rodzicami przede wszystkim trzeba rozmawiać o tym, że mają bardzo dużą rolę do odegrania, że modelują zachowania dzieci w domu, tak? Również te zachowania czytelnicze, nie tylko my yy, w, w szkole, nauczyciele. Że warto stworzyć domowe biblioteczki. Po rozmowach z dziećmi rzadko się zdarza taki uczeń, który nie ma biblioteczki w domu, ale jednak y, warto o tym wspominać i przypominać. Czasami się wydaje rodzicom, że jak mają te dziecięce książki odłożone gdzieś na półce we własnej biblioteczce, to wystarczy, ale dziecko czuje się ważne, czuje się wyróżnione, kiedy ma własną biblioteczkę i może o, o te książki własne dbać. Y, dobrze jest mieć w domu jakieś miejsce do czytania, żeby stworzyć jakiś taki domowy rytuał, że ty, o, te, teraz czytamy razem. Ja czytam swoją książkę, ty czytasz swoją. Albo ja Czytam tobie jedną stronę, ty czytasz mi jedną stronę ze swojej książki. Może jakieś wieczorynki czytelnicze. Myślę, że te, ten mój pomysł na czytanie dzieciom to były właśnie takie wieczorynki czytelnicze, kiedy spotykałam się ze swoimi y, uczniami online. Y, pikniki tematyczne. To jest fajny pomysł, bo jeżeli robimy jakiś piknik z okazji dnia dziecka, no to. Y, Uważam, że od dnia dzisiejszego nie może zabraknąć podczas takiego pikniku również książek dla dzieci. Więc warto, warto z tych pomysłów skorzystać. Może macie jeszcze swoje, chętnie się um, dowiem, jakie są Wasze pomysły, jakie macie doświadczenia, bo na pewno jeszcze macie takie, o których ja nie wiem, a chętnie też zainspirowałabym się. Jesteśmy w trakcie programu. Książeczki, które otrzymaliście, dotyczą różnych tematów, są podzielone na strefy. Jest strefa nauki, piękna książka o Mikołaju Koperniku. Do tej książki pisałam scenariusz jestem bardzo ciekawa, czy z niego skorzystaliście, co wam się podobało, co byście usunęli z tego scenariusza, ponieważ scenariusze, które macie dostępne, również są inspiracją, ale pamiętajcie, że możecie je zmieniać, możecie je modyfikować. One są tylko pomysłem, takim ułatwieniem dla Was, jeżeli nie macie swojego własnego pomysłu. Zachęcam do korzystania z tego, co powstało. Do nich są też karty pracy, nie są to jakieś skomplikowane scenariusze, są materiały źródłowe, linki do jakichś ciekawych stron. Wierzę, że do, do nich dotarliście. Dotyczące przyrody, ale również takie książki, które dotyczą bezpieczeństwa w sieci na przykład. Książki, które zostały wybrane, tak jak tutaj kartofel Iwerka blogerka. Książki, które zostały wybrane do programu, wpisują się w zapisy polityki oświatowej państwa, które dostaliśmy. Tam jest właśnie cyberbezpieczeństwo, zachowania bezpieczne w internecie, jak pracować w internecie, Są, jest, jest o postawach obywatelskich, o, o postawach patriotycznych, rozwijanie postaw patriotycznych. Książka o Mikołaju Koperniku będzie znakomita tutaj. O przyrodzie, o matematyce, o naukach ścisłych po co wieje wiatr? Wspaniała książeczka, do której można przygotować wiele doświadczeń i też takie doświadczenia w inspiracjach dla was są przygotowane. Dotyczące historii Orły nad Londynem. Naprawdę wspaniała I książka, która mnie zachwyciła: Pan Pit i jego kwiatek. Akurat idealnie mi się tutaj wpasowała do mojego ucznia, który chcę zostać wynalazcą odkrywcą. No pit miał to szczęście. Znacie tę książkę, bardzo mi się podobała i cieszę się, że, że w tym pakiecie się znalazła. W wielu tych książkach jest współpraca, są relacje. Pożar w fabryce, wspaniała książka, która uczy prawidłowych zachowań. Dodatkowo można jeszcze dodać tutaj wątek to co się teraz pojawiło w podstawie programowej na temat udzielania pierwszej pomocy. Na pewno wasi uczniowie tę książkę bardzo mocno przeżywają. Rozwijamy kreatywność i w tych scenariuszach, które macie dostępne i są dla Was przygotowane, żeby Was inspirować, stawialiśmy właśnie na, na tę kreatywność. Ale wierzę też, że macie swoje pomysły, które tę kreatywność w Waszych uczniach będą wzbudzać. Więcej inspiracji znajdziecie na stronie ratownicy czytelnictwa.pl Zachęcam do poszukiwania. Ja się bardzo cieszę, bo miałam okazję oglądać zdjęcia i wasze relacje, jak zorganizowaliście sobie kalendar biblioteczki klasowe niektóre są wręcz podzielone na te strefy czytania. Oprócz tego jeszcze dodaliście tam inne książki, które mieliście w swoich starych biblioteczkach albo zostały dokupione, czyli wasz projekt się rozrasta. To jest naprawdę cudowne. Warto brać udział w konkursie. Nauczyciele, którzy dołączyli do programu, otrzymali pakiet książek, mogą wziąć udział w konkursie właśnie na zorganizowaną biblioteczkę, ale to nie znaczy, że pozostali nauczyciele nie są związani z tą magią czytania, ponieważ są dla Was również materiały. Wierzę, że korzystacie z tych materiałów zgromadzonych na stronie i też macie dużo przyjemności z realizacji zadań projektowych w tym programie. W trakcie programu właśnie ten konkurs trwa. Tutaj widać zdjęcie e, nagrody. Aż 20 różnych relacji będzie nagrodzonych różnymi nagrodami. Oczywiście każdy chciałby zająć pierwsze miejsce, ale nie o to nawet chodzi w tym programie. Chodzi o to, żeby to była radość dla uczniów, e, żebyście. Pokazali uczniom, że czytać to jest naprawdę wspaniała przygoda, że czytanie to jest rozwijanie zainteresowań, że to jest budowanie relacji, że to jest dla Was ważne, że to jest ważne dla Waszych uczniów. Zachęcam mimo wszystko do brania udziału w konkursie i do przysyłania relacji, bo te relacje to są też inspiracje dla innych nauczycieli i bardzo nam na tym zależy, żeby, żebyśmy się nawzajem inspirowali. Ja również się inspiruję od Was. Po programie, oczywiście, jak program się skończy, bo kiedyś taki moment nastąpi dbajcie o to, żeby wasze biblioteczki nadal były aktywne, żeby były wzbogacane o książki. Dzięki temu, że ta seria czytam sobie ma poziom pierwszy, drugi i trzeci książek, pan Pit na przykład jest to książka z poziomu drugiego, troszkę treści jest więcej, te wasze biblioteczki mogą służyć nie tylko wam w projekcie, mogą służyć również uczniom starszym. Jeżeli będzie to poziom trzeci, tu jest poziom pierwszy idealny dla pierwszaków, ale na przykład pożar w fabryce, to już jest książeczka z poziomu trzeciego i na pewno uczniowie z klasy drugiej i z trzeciej, którzy odwiedzają Waszą pracownię, też chętnie z tych książek skorzystają. Dbajcie o to, żeby y, Wasze końciki czytelnicze, które zrobiliście w tym projekcie, nadal żyły, żeby były, żeby trwały, żeby ta magia czytania wciąż trwała. Y, ja tutaj y, oprócz tego, że już widzieliśmy to zdjęcie pierwsze. Y, Takiego kącika czytelniczego klasowego, to znalazłam podczas dziś, tegorocznych wypraw moich wakacyjnych. Taką biblioteczkę na placu zabaw w Reykjaviku. Książki nie tylko dla dzieci, też dla dorosłych. Dzieci się bawią na placu zabaw, a z tej biblioteczki, takiej na jednej nodze pośród krzaków, można skorzystać i podczas y, opieki nad y, dziećmi sobie poczytać. Bardzo mi się to podobało. Wiem, że w Polsce też takich biblioteczek jest sporo. Może się zainspirujecie i na własnym osiedlu taką biblioteczkę zrobić. Czytanie to nie tylko czytanie w klasie, i nie tylko czytanie własnym dzieciom, nie, czytanie, nie tylko czytanie uczniom. To jest magia, która powinna się rozchodzić wszędzie wokół nas, tam gdzie jesteśmy my, ratownicy czytelnictwa. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Nigdy nie myślałam o czytaniu jako o zabawie. Ale w związku z tym, że zabawa dla dzieci to jest ich najważniejsza aktywność to może tak potraktujmy to czytanie, żeby to była zabawa, żeby, żeby z zabawą wiązała się radość. Wisława Rzymborska na pewno wiedziała, co mówi. Partnerzy i organizatorzy tego programu, jeszcze raz przypomnę, Harper Collins, Harper Kids, Fundacja Powszechnego Czytania, Nowa Era, patronatem honorowym objęła program Biblioteka Narodowa. No i mamy sporo patronów medialnych, dzięki którym, Informacje o programie będą się ukazywały w różnych źródłach i program realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu takie bogactwo różnych materiałów mogliśmy dla Was przygotować. W tym momencie chciałam podziękować wszystkim za uwagę, życzyć Wam wielu magicznych chwil z czytaniem. Wierzę, że będziemy mieli szansę jeszcze się spotykać i ja jako ambasadorka programu czytam sobie z radością. Z radością kończę dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.